Cześć, z tej strony Mateusz Jurewicz ze Swimming for Life. W filmie chciałbym przekazać informację o bardzo przydatnym sprzęcie pływackim, jakim jest fajka czołowa. W związku z tym opowiem, dlaczego warto używać fajki czołowej i jak zacząć nią pływać. Płynąc z fajką wodną, nie musisz skupiać się na przechylaniu głowy w celu dostarczania tlenu. Sprawia to, że możesz bardziej koncentrować się na mechanice wykonywanych ruchów. Dzięki oddychaniu przez fajkę utrzymasz głowę prostą, minimalizując opór wody. Spowalniając ruchy, skupisz się na opływowej pozycji, rotacji ciała, fazie chwytu wody, odepchnięciu i powrocie ręki nad wodą. Podsumowując, trening z fajką pomaga nie tylko bardziej skupić się na szlifowaniu techniki i mechanice ruchów, ale również na ćwiczeniu poszczególnych elementów na etapie nauki pływania. Jak zacząć pływać z fajką czołową? Zakładamy najpierw czepek, następnie okulary, a na końcu fajkę. Regulujemy pasek, aby dobrze przylegał do głowy. Na początku poćwicz oddychanie na sucho. Przyłóż usta do ustnika i spróbuj oddychać. Oddychanie przez fajkę nie jest czynnością naturalną i na początku może wydawać się dziwne. Jednak po dłuższym czasie nie będziesz na to zwracać uwagi. Następnie wypróbuj ją na powierzchni wody, a na końcu płynąć swobodnie krałem. Jeżeli ciągle wlewa ci się woda do nosa, spróbuj użyć noska do pływania. Zazwyczaj jak nabieramy powietrze ustami, nieświadomie robimy to również przez nos, co w tej sytuacji wiąże się z nabraniem wody do nosa. Może to się okazać uciążliwym i nieprzyjemnym problemem. Dodatkowo poćwicz wydmuchiwanie wody z rurki. Jeżeli do rurki dostanie się woda, zwyczajnie dmuchnij mocno w rurkę, tak aby woda wydostała się na zewnątrz. Mam nadzieję, że materiał okazał się pomocny. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz życzę przede wszystkim miłego i owocnego pływania. Cześć!